Jeszcze chciałem raz podziękować, że zadaliście sobie tyle trudu i przyjechaliście do nas. Ja mam nadzieję, że takie spotkania jak to pozwolą na zbliżenie się środowisk z Polski, Słowacji, Węgier, że po prostu osoby głuche będą się mogły z różnych krajów będą się mogły poznać ze sobą. Że ta współpraca będzie trwała i przysłuży się środowisku. Unia Europejska chciałaby pomóc osobom niesłyszącym, i poznać ich opinie na temat utrudnień, które spotykają w życiu codziennym. Dużo osób tłumaczy, tak? Czy dużo jest tłumaczy? Czy dużo potrzeba tłumaczy? Dużo czy dużo? Czy potrafię powiedzieć na przykład Budapeszt? Mają też tablety i wtedy korzystają z tłumaczy online. Online. Wszyscy mają? No to lecimy. Pierwsze. Mają dostęp do języka migowego w Unii Europejskiej. Działalność społeczną.